Cześć, witajcie. Taki szybki update, jeśli chodzi o filtr Aero bez pompy Aero, a z pompą Aero. Słuchajcie, odpalę teraz filterek bez pompy, włączymy stoper i zmierzymy sobie, w jakim czasie się szklanka napełni bez pompy. Dobra? Dobra. Pusta. Pusta szklanka, włączymy start i leci. Dobra, tu mamy 2 minuty równe. Szklanka jest pełna, nawet troszkę się wylało. Teraz sobie szklankę opróżnię. Dobra, szklanka opróżniona. Wyzerujemy sobie licznik. Dobra, i napełniamy teraz razem z pompą. I stop. Więc jak widzicie, 55 sekund, 56 powiedzmy. Czyli możemy zaokrąglić to do minuty, czyli tak jak wam mówiłem na wcześniejszym filmiku, że do tej pory 5 litrów nalewałem w jakieś 50 minut, a teraz za pomocą pompy Aero nalewam jakieś 24-25 minut. No, i to by było w sumie na tyle. Chciałem tylko wam pokazać różnicę. Wcześniej, na wcześniejszym filmie tego nie nagrałem, ale może faktycznie obrazkowo, że tak powiem, wam to teraz pokazałem, bo wcześniej musieliście mi uwierzyć tylko na słowo, że tak jest, nie? A teraz wam pokazałem, jak to faktycznie wygląda. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć, cześć.